Nareszcie, Onet rano wiem, Tomasz Sekielski. I wreszcie wysłali mnie do miejsca, w którym czuję się najlepiej, czyli w kuchni jestem. O, miło mi, strasznie miło. A to kuchnia Agnieszki Mielczarek, Bistro Box, dietetyczka. Tak. Propagator zdrowego żywienia. Bardzo dobrze trafiłem, bo ja od paru miesięcy staram się zdrowo odżywiać. I... Wiem, śledzę i chciałam Ci podziękować w imieniu wszystkich, których ja wspieram w walce z kilogramami, bo też jesteś dla nich motywacją bardzo dużą. Dziękuję. Dzisiaj zajmiemy się na początek herbatą. Chodzi o to, żebym zbyt wielu pokus w tej kuchni jednak nie miał. I Tomku, o tym, jak się rozgrzewać. Herbata? Rano u Ciebie. Raczej kawa. A Ty? Wiesz co, u mnie też, ale jak przygotowywałam się do odcinka i jeszcze raz poczytałam o tych wszystkich przyprawach i mocy w tym dzbanku, to stwierdziłam, nie, słuchajcie, rano, zimą, jesienią i wiosną będę piła najpierw to, a w pracy kawę. Co Ty na to? To jest dobry pomysł, tak. No. Oczywiście, tym bardziej, że coraz chłodniej jest, jak się rano wychodzi tak, do pracy. Tak, jest chłodno. Ja dzisiaj przygotowałam taką herbatę naprawdę jak z domowej apteczki. Bardzo działa prozdrowotnie. Przede wszystkim, z czego ją zrobiłam? No, zielona herbata i czystek. Zielona herbata dla osób, też tutaj powiem, odchudzających się. Bardzo często mnie się pyta, Aga, co jeśli po południu, czy w ogóle mamy tendencję do podjadania w ciągu dnia? To taki imbryk zielonej herbaty będzie idealnie, bo ta zielona herbata świetnie jakby niweluje poczucie głodu, takiej chęci przekąszania. Zielona herbata jest świetna. Więc jeżeli sobie zaparzymy w pracy i postawimy na stoliku taki imbryk, zapewniam, że zjecie dużo mniej i będziecie mieć dużo mniej pokus wszelakich. Dzisiaj mamy tutaj w takim właśnie dzbanku zieloną herbatę i czystek, jak mówiłam. Chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę. Przepraszam, że tyle gadam, ale muszę to powiedzieć. Ale nie, ty tutaj jesteś specjalistką, więc... W zielonej herbacie bardzo ważne jest to, żeby mieć coś do zaparzania, bo nie możemy jej po prostu wrzucić i ją zaparzać. Dlaczego? Po pierwsze, będzie źle smakowała, zrobi się gorzka po pewnym czasie, a po drugie, te jej bardzo dobre właściwości zamienią się na nieco gorsze właściwości, a właściwie nawet szkodliwe, więc zielona herbata równa się zawsze coś do zaparzenia. To jak długo zaparzamy? Zieloną herbatę zaparzamy tak 2 minuty, nie gorącą wodą, tylko raczej 70 stopni. I co jest fantastyczne w zielonej herbacie i w tym wszystkim, co tu mamy, że możemy sobie dolewać w ciągu dnia i zaparzać ją ponownie. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o właściwie 3 najważniejszych dodatkach. Do herbaty. I czystka. Tu mamy dzisiaj anyż. I ten anyż będzie świetny, drodzy Państwo, po świątecznym przejedzeniu. To jest przyprawa numer jeden. Ale nie zmielone. Nie, właśnie nie. Tutaj są w środku ziarenka. Anyż jest takim drzewem, które jest wiecznie zielone. I polecam właśnie tak, jak mówiłam, nie tylko do piernika, ale właśnie do wszelkiego rodzaju prozdrowotnych naparów. Kolejna rzecz na ten właśnie kaszel to będą goździki. Goździki nie tylko zadziałają prozdrowotnie, wzmacniająco na organizm, ale też antyseptycznie, czyli te wszystkie bakterie nam wybije. Goździki, uwaga, jak zmielimy z anyżem i z odrobiną oliwy, są świetnym takim przeciwbólowym mazidłem, czyli na ból głowy. No Tomku, od dzisiaj naprawdę herbata, nie kawa. Już Ci daję coś do picia. Już Ci daję coś do picia, poczekaj i kontynuujemy. Przepraszam, ja dzisiaj uprzedzałem widzów, że... Że? No widzisz, jak dobrze trafiłeś. Z gardłem. Bardzo dziękuję. A ja jeszcze powiem, drodzy Państwo, o cynamonie, bo to dla nas kobiet ważna przyprawa. Przede wszystkim świetnie pozbędziemy się wody w organizmie, antycelulitowo zadziała i odchudzająco, więc no znowu wracamy. Dlaczego tylko dla kobiet? No bo my kobiety, wiesz, no ciągle patrzymy na ten celulit i myślimy sobie, Jezu, dlaczego my, a mężczyźni mają dużo mniej problemów, mają więcej tkanki. To jest niesprawiedliwe, prawda? No, mięśniowej, tak, to jest niesprawiedliwe. Nawet szczupłe kobiety walczą z celulitem. Jak nie jesteś kobietą, to nie wiesz, co to jest za problem. Także zobacz, wkładam takie laski cynamonu po prostu, możemy go jeszcze zetrzeć. W ogóle to są... Uwielbiam cynamon. Tak, to są skarbnice zdrowia. Działają antystarzeniowo.
goździki na przykład obniżają poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi i to jest udowodnione naukowo. To nie są jakieś tam babcine porady, to są stricte naukowe badania. To są bardzo silne substancje i to jest właściwie nasza apteczka, drodzy Państwo, na zimę. Dobrze, ale powiedz, czy jakieś proporcje trzeba zachować, czy to nie, do smaku? Do smaku. Nie bójmy się tych smaków, bo jeżeli na przykład, nie wiem, nie przepadacie za smakiem anyżu, ale docenicie jego wartości, to dajcie więcej cytryny, możecie jeszcze dać świeży imbir, dajcie jakieś pomarańcze i zapewniam Was, że to nie będzie tak intensywny smak, żeby się go przerazić. Znaczy ja zapewniam, że tutaj ten anyż jest delikatny bardzo w tle, delikatny. Więc tutaj wszyscy, których drażni intensywny smak anyżu, mogą spokojnie dodać, bo tutaj goździki i cynamon wybijają się na pierwsze miejsce. Ja rozumiem, że bardzo dobre. Ja rozumiem, że do takiej herbaty naturalny miód, prawda? Też można tak, dodać. Tak, możemy dodać naturalny miód. Też pamiętajmy, żeby nie dodawać do oczywiście gorącego napoju. Trochę odczekamy. Żeby nie stracił swojej właściwości. Żeby nie stracił swojej właściwości. Lubisz miód? Lubię, ale staram się zawsze wiedzieć, skąd pochodzi. Skąd pochodzi, tak. Bo czasami, jak widzę w sklepach, w środku zimy taki mocno płynny miód, to na pewno wiem, że nie. Lepiej na bazarku. Polski miód, o dziwo, wiesz, a propos miodu, przebadano miody w Polsce i w ogóle na świecie. I co się okazuje? Że miejskie są zdrowsze. Tak. Wiem o tym. No. To jest przerażające. Przerażające to jest, ale to jest... A dlatego, że nie ma oprysków pól w miastach. Tak, i nagle się okaże... Na szczęście w Polsce jeszcze nie, ale we Francji na przykład tak jest, że ludzie mieszkający na wsi częściej chorują na nowotwory i tak dalej. Tutaj też a propos nowotworów, te wszystkie przyprawy działają bardzo silnie antynowotworowo, więc drodzy Państwo, chyba lepiej zacząć dzień taką herbatą, a tą kawę sobie zostawić w towarzystwie kolegów, koleżanek w biurze, co? Myślę, że tak, że absolutnie. Powiedz mi, co jeszcze byś doradziła osobom, które są na diecie, starają się zrzucić kilogramy zimą? No bo wiadomo, że zimą człowiek jakoś tak naturalnie ma ochotę więcej zjeść, tak, prawda? Czyli to, co ja przede wszystkim apeluję o to, żeby pamiętać o suplementacji witaminy D3. Jej brak powoduje chęć do większej ilości jedzenia. Po drugie pijemy, bo to też jest często dla organizmu mylone z poczuciem pragnienia, z poczuciem głodu, więc pijemy cały dzień. No zimą odciążamy ostatni posiłek, czyli ja bym była za tym, żeby to jednak była dobra, sycąca zupa na kolację, a nie taki jakiś ciężki posiłek. No i w ogóle odchudzającym się osobom polecam nie szukanie nowych diet, tylko jakby zastanowienie się w głowie, dlaczego chcemy się odchudzić, wypisać sobie, co to nam da i jakby taką najpierw zacząć pracę wewnętrzną, przygotować się do tego, wiedzieć co jeść, wiedzieć gdzie jest ta nasza największa pokusa, popracować nad emocjami trochę, bo z reguły, moi drodzy Państwo, to są decyzje podejmowane w głowie, to, że mamy tyle na talerzu. To nie jest kwestia złej diety. To najpierw jest tu, a potem jest talerz. Więc pamiętajcie o tym, że nie kolejna dieta cud, tylko zastanówcie się, dlaczego chcecie to zrobić. Jesteś przeciwniczką diet eliminacyjnych? Dobre pytanie. Wiesz co, diety eliminacyjne to jest bardzo szeroki temat, to w ogóle musielibyśmy zrobić kolejny odcinek, ale... Możemy zrobić. No właśnie, jestem zwolenniczką równowagi generalnie, że w tej diecie musi znaleźć się mniej więcej wszystko, a jeśli jesteśmy ogromnym fanem, nie wiem, tiramisu, pizzy, to czasem to też musi się znaleźć, ale to czasem, czyli cały czas równowaga i odrobina przyjemności w tym wszystkim. Dobrze, a jak zastąpić słodkości? Bo często problemem osób, które walczą z wagą, tak, jest to, że no, gdzieś tam w pewnym momencie zaczynają odczuwać potrzebę, żeby coś słodkiego. Coś słodkiego. Zjeść. Więc zaczynamy od takich małych kroków, czyli słodycze zastępujemy słodkimi, suszonymi owocami, orzechem. A potem świetnie zadziała właśnie na przykład zielona herbata z dodatkami, tutaj odrobinę miodu i tutaj mamy ten
ten cukier, który nie będzie aż tak szkodliwy jak zwykła, nie wiem, buła drożdżowa czy kolejny baton z biurowca, tak? Dziękuję Ci za dzisiejszą gościnę. Już się zapisuję na kolejne spotkanie. Zapraszam. Agnieszka Mielczarek, dietetyczka Bistrobox, zaparzyła nam pyszną herbatę zimową. Polecamy serdecznie, taka rozgrzewająca i zdrowa. Wielkie dzięki. Na tym kończymy Onet Rano Wiem. Ja nazywam się Tomasz Sekielski, a już za chwilę Agnieszka Burzyńska i jej gość.